No to witam wszystkich. Dzisiaj jest niedziela, 4 marca 2018. Palenica, Ustroniaszowiec. No i co? Wczoraj my byli w Oszczadnicy. Dzisiaj jest Sum. Warunki, powiedziałbym, bardzo dobre. Troszkę lodu jest, ale nie ma źle. Litom. Ja już mam trochę pojeżdżone. W ogóle dzisiaj było duże prawdopodobieństwo, że ta relacja w ogóle nie powstanie, bo zapomniałem se karty pamięci do GoPro i z kuli tego trochę się zestresował, że ta relacja nie powstanie. Ale jednak coś takiego jak mobilniok. Mam w sobie karta pamięci, bez już przekładowych ta karta pamięci z mobilnioka do GoPro i mamy relację. Ja, a to jest dali Palenica. Dzisiaj że jest 3 godziny. Trochę żałuję, że nie 4. A to jest wszystko w kontekście tego, że idzie odwilż, idzie cieplita. Już od 5 marca ma być fest ciepło, chociaż jeden w radiu jak wyjechał, padło, że to jedna chwila, po tym zaś będzie mróz. Pierun wie jak to będzie, to już jest 4 marca, także wiosna pomału się zbliża. I jeśli chodzi o nasze skilejzy, to że spojrzał na moje zajta w internecie i według tego to jest najlepszy sezon od jakichś 3 lat. A jeszcze niedawno we styczniu gadałeś, że ciula to zima. Ale teraz, przez ten tydzień, zresztą jak my byli na poprzedniej rajzie na Palenicy, ski rajzie, bo rajzy to są w lecie, na kole, na rowerze, to tutaj było minus 15 i były problemy z nagrywaniem. Minus 15, minus 16 też było wczoraj, w sobota, w nocy. No, wczoraj my byli na Wielki Raczy, na Słowacji, Oszczadnica. No to tam faktycznie mroziło. Tutaj też mrozi, ale już nie tak fest. Także to był najzimniejszy tydzień tej zimy. Po 20 lutego taki mrozy rzędu minus 15, minus 17, a nawet minus 20. Ale jeśli chodzi o śnieg, no to ta zima nie ma zbyt zasobną we śnieg. I tak to wygląda.
ja. Thank you.
stomili ludkowie. Tutaj widać palenicę z równicy, tam dali. Teraz nie widać. Co już będzie? O. Soszów jest tam. Tam, tu jest Czantoria. Tu jest Poniwiec.